Znajdujemy się w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie odbywają się warsztaty dla dzieci ze żłobka miejskiego nr 2. Ślady w procesie to projekt, który jest realizowany w ramach programu Kultura Tędy. Dzieci swobodnie odkrywają wartości sztuki, wkraczają w świat kolorów oraz doświadczają procesu twórczego. Bardzo, bardzo się cieszę, że dzisiaj w MOS-ie możemy oglądać pracę najnajów, czyli najmłodszych dzieci ze żłobka. Projekt Kultura Tędy rozwinął swe skrzydła i mam nadzieję, że 4 zrealizowane projekty w tym roku, które wygrały w konkursie Lubuski Pakiet, pokażą wszystkim innym, którzy mogą się zgłosić także do następnych 2 edycji, jaka wartość jest w edukacji kulturowej i że jednak można połączyć kulturę z oświatą, czego najlepszym przykładem są te dzieci, które dzisiaj pracują tutaj. Jak żłobek przyjął propozycję współpracy w projekcie Kultura Tędy? Bardzo pozytywnie. Od razu ochoczo odpowiedzieliśmy, że przystępujemy do projektu. Jak widać, efekt jest wspaniały. Jesteśmy bardzo zadowoleni i liczymy, że Miejski Ośrodek Sztuki będzie nas jeszcze zapraszał do takich projektów. Dzisiejsze zajęcia są takim trochę eksperymentem dla tej grupy, ponieważ nie chciałam, żeby wszystko było powiedziane tym dzieciom, co mają robić, w jaki sposób, ile wody barwionej barwnikiem wlać do mąki. Po prostu nie chciałam tego. Chciałam, żeby to był eksperyment. Myślę, że to się wszystko toczyło takim swoim rytmem bardzo dziecięcym, ekspresyjnym, spontanicznym. I przed zajęciami byliśmy na wystawie w Miejskim Ośrodku Sztuki, w Galerii BWA i one po prostu tak spontanicznie reagowały. I właśnie to jest to, żeby te zajęcia pobudzić od najmłodszych, żeby tymi zajęciami pobudzić od najmłodszych do takiej spontanicznej twórczości.